Witam moi drodzy Nestorze, drodzy seniorzy z klubu Nestor. Nie tylko Sierakowice, nie tylko Paczewo, ale także i Węsiory, i Gowydlino. Witam Was bardzo serdecznie. Dziś zaprezentuję Wam grę tak zwaną Mulki. Oczywiście grupę ze Stężycy też jak najbardziej witam. Zaprezentuję Wam grę w Mulki. Mieliśmy już okazję zapoznać się z tą grą. Graliśmy na dworze. Też z racji tego, że pogoda była zła, to mój autorski program Gra Salonowa w Mulki też biła dosyć duże rekordy frekwencji. Moi kochani, pokrótce opowiem o tej grze. Mamy 12 kręgli, wałki o średnicy około 4 cm, wysokość, no już nie wiem, ale około 17 cm. Ścięte są pod kątem 45 stopni. Każdy kręgiel posiada numerek od 1 do 12. Oczywiście kręgiel numer 12 to jest największa punktacja. Do których rzuca się tak zwanym zbijakiem, największym kręgiem, czyli zbijakiem, nazywany też jest Mulki. Od tej nazwy pochodzi właśnie ta gra. Oczywiście tym kręgiem nie będziemy tutaj rzucać na płytkach. Zresztą graliśmy na dworze, czyli graliśmy na tartanie, graliśmy na płytach betonowych, graliśmy na ulicy, graliśmy na trawie, więc w tą grę możemy grać wszędzie. Wszędzie możemy wziąć ją na wakacje i po prostu sobie grać wspólnie. Od 2 osób do nawet 8 możemy sobie zagrać. Pokażę mniej więcej, jak wygląda ustawienie tej gry. Ucia, wstań. Ustawiamy kręgle w takim trójkącie. Różnie są ustawiane, ale najczęściej właśnie w takiej punktacji. 1 bokiem siebie, 2, 3, 10, 4, 5, 11, 12 i 6, 7, 9, 8 na zewnątrz. 7, 8, 9 na zewnątrz. I teraz jak wygląda sama gra? Na dworze ustawialibyśmy się od tak zwanej tej linii początkowej 3 do 5 metrów. Dostalibyśmy ten zbijak i rzucalibyśmy tym zbijakiem w kręgle. Rzucaliśmy te kręgle i teraz tak. W zależności od tego, ile kręglów by się przewróciło, tyle zaliczamy sobie punktów. Tu przewróciły się 2. Czyli zaliczamy sobie 2 punkty. W momencie, gdyby spadł tylko jeden kręgiel, to tyle punktów, ile jest na danym kręglu. Tyle punktów, ile jest na danym kręglu. I gra toczy się do momentu, aż któryś z zawodników zdobędzie 50 punktów. Jest mały hacz. W momencie, kiedy przekroczymy tą liczbę, czyli mamy 48, a strąciliśmy kręgiel o numerze 3, wychodzi 51. Cofamy się do 25 i gra toczy się dalej. Do momentu, aż któryś z zawodników zdobędzie 50 punktów. Oczywiście możemy sobie też zapisywać punktację. To jest też wskazane. Na nasze potrzeby. O, Łucja już tam zrobiła jakąś linię. Łucja zrobiła naszą linię. Ja będę rzucał piłką do tenisa, bo jesteśmy w salonie, a Łucja będzie rzucała piłką do piłki nożnej, taką malutką. Justyna też będzie rzucać piłką do tenisa. Ważne, żeby zachować kolejność, żeby rzucać po kolei, tak? Łucja rzuci pierwsza, ja rzucę trzeci, Justyna rzuci druga. Tą linię tutaj sobie
rzucimy. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Na dworze. Na dworze. Leci glucy tam na dworze. W momencie, kiedy kręgier zostanie trafiony, stawiamy go tak, jak się przewrócił. Powiedzmy, gdzieś tu jest kręgier, on się nam przewrócił, stawiamy go numeracją do zawodników. Możemy rzucać różnorako, rzucać z góry, rzucać dołem, bokiem, byle trafić, nie? Kulmi. Hop. I hop, 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 hop. Było blisko. Leć po piłkę. Teraz Justyna. Teraz ja? Tak. Obiło się! Było blisko. Teraz ja. Ja myślałam, że tam wszystko. Hop. Uwaga na wazony. Bardzo ważne. Ja mam trzy. Ja mam trzy. Teraz ja. I też kwestia taka, że możemy się dogadać i za każdym razem ewentualnie o jakieś parę centymetrów przybliżyć rzut nieważny, przybliżyć te kręgle, tak żeby gra trwała troszeczkę dłużej. Że ta zabawa nie tylko uczy precyzji, ale też strategii, uczy też liczyć, więc jest to zabawa wielofunkcyjna. Ok. No i kochani, możemy tak się bawić, bawić. Oczywiście, jak będzie pogoda, możemy wyjść na dwór, zabawa jest też fajna, też dobra. Zestaw naprawdę nie jest drogi. Nie jest drogi i można go używać na każdych urodzinach i w imprezach. Tak? Dziękuję bardzo. Miłej zabawy życzymy.